Rodzina stanowi wspólnotę osób, która jest podstawową formą życia indywidualnego i społecznego. Kontakty z najbliższymi w rodzinie odgrywają istotną rolę w kształtowaniu osobowości człowieka. To, czego się uczymy w rodzinie, pozostaje nam na całe życie. Rodzina. Rodzina to jakby taki symbol, z którym można zawsze się spotykać. To jest takie miejsce, że wszyscy się nie kłócą i lubią. To takie coś, co się kocha. No, to zarabia pieniążki. To mama, tata, ja, babcia, dziadek, ciocia, siostra, brat, to rodzina to jest skarb. A powiedz mi, jak spędzasz wolny czas z rodziną? Lubię z tatą grać za kamakulina na telewizorze. Lubię też jeździć koło blocha na lody, na rowery, bo jest fajnie z niedługim kółkach na rowerze, bo ja już umiem. Chodzę na spacer albo się bawię. Kochani, dzisiejszym tematem naszych rozważań jest rodzina. Chciałabym się dowiedzieć, jak rozumiecie to słowo. Powiem, że rodzina to taka grupa ludzi, no, kochająca się, często odwiedzają się. No, na pewno sobie pomagają w trudnych chwilach. Chodzą ze sobą na spacery, rozmawiają ze sobą. Nie zawsze, rodzina nie zawsze musi mieć to samo nazwisko. Bo na przykład może ktoś adoptować dziecko, albo jak ktoś ma przegranego ojca, albo mamę. Kochani, a jak myślicie, czy o rodzinę trzeba dbać? A jeśli tak, to w jaki sposób? Tak, o rodzinę trzeba dbać w taki sposób, żeby nie kłócić się, żeby się kochać, żeby nie było problemów, konfliktów w rodzinie i żeby rodzina się ze sobą nie kłóciła nawzajem, bo wtedy rodzina nazywa się to ta rodzina rozpadnięta. A co lubicie robić z rodziną? No, z rodziną lubimy spędzać czas, w wakacje jeździć z nimi na wycieczki, nad morze, nad jezioro. Ja lubię z rodziną wyjeżdżać na biwaki, chodzić do parku, chodzić na lody też, czasami wpaść do baru. My z rodziną lubimy wyjeżdżać na wycieczki rowerowe, czasem lubimy sobie czasem dokuczyć, ale tak przyjaźnie i robić sobie czasem kawały, lubimy się bardzo ze sobą śmiać. Czy jest coś, co chcielibyście zmienić w swojej rodzinie? Nie, w mojej rodzinie nic nie trzeba zmieniać. Dodała tylko więcej czasu dla siebie i dla rodziców, ponieważ spędzają ze mną za mało czasu, bo za dużo pracują. Ja w swojej rodzinie chciałabym zmienić tylko to, żebyśmy poświęcali dla siebie więcej czasu, żebyśmy nie wszystko robili w biegu. Ja w swojej rodzinie prawie nic bym nie zmienił. Chciałbym zwiększyć status, spędzać czasu, pograć w grę jakąś planszową wcześniej, albo na podwórku pobawić się w piłkę nożną pograć. Czy w przyszłości planujecie założyć rodzinę? No oczywiście, no bo to jest nasz obowiązek i sama jest bardzo dużo jest radości z tego, że będziemy mieć dzieci, że będziemy się nimi opiekować, że będziemy mieli kogoś do kochania. Oczywiście, że chciałbym założyć rodzinę. Bez rodziny byłoby nudno, nie miałbym potomków. Oczywiście, że chciałabym założyć rodzinę. Gdybym nie założyła rodziny własnej, to bym była sama, by było nudno po prostu. Ja też bym chciała założyć swoją własną rodzinę i mieć dwójkę dzieci. Najlepiej to, żeby były dwie dziewczynki. Tak, bardzo chciałabym założyć rodzinę, bo rodzina to jest nasza taka misja życiowa, którą mamy spełnić, żeby mieć rodzinę i żeby mieć potomków, którzy
będą nami się opiekować kiedyś w przyszłości. Bardzo chciałbym mieć żonę i dwójkę dzieci. Czym jest dla Was rodzina? Dla mnie rodzina to przede wszystkim wsparcie i w tych chwilach dobrych i w złych. To są ludzie nam najbliżsi. Grupka ludzi ze sobą, jakoś powiązani. Uważam, że rodzina to dom, rodzice, rodzeństwo i ogólnie całe wszyscy ludzie, którzy nas otaczają. Dla mnie są to najważniejsze osoby w moim życiu. Jak spędzacie czas z rodziną i jak chciałybyście go spędzać? Spędzam bardzo dużo czasu z moją rodziną, jestem z tego zadowolona i uważam, że nic bym w sumie nie chciała w tym zmienić. To, co tak jak jest teraz, jest dobrze. Ja osobiście bardziej bym chciała wychodzić na więcej spacerów z rodziną, spędzać więcej czasu i rozmawiać z nimi. Razem z rodziną właśnie zagrać w coś, wyjść gdzieś do kina albo coś takiego. A czy chcielibyście w przyszłości założyć rodzinę? No myślę, że tak, bo to jednak jest ważne. No. Uważam, że w naszym kraju, w naszym otoczeniu jest to normalna rzecz, że po pewnym czasie ludzie jakby muszą albo po prostu chcą założyć rodziny, ponieważ inaczej będą, można powiedzieć, że inni niż wszyscy dookoła. Kto powinien tworzyć rodzinę według Was? Moim zdaniem rodzinę powinna tworzyć mama, tata i oczywiście dzieci, które no, są w pewnym sensie najważniejsze. Powiedz mi, czym dla Ciebie jest rodzina? Rodzina jest to dla mnie szeroko pojęta miłość w wielu znaczeniach, czyli bezpieczeństwo, zaufana wolność. To ludzie, których kocham, których szanuję, o których dobro bardzo mi zależy i nie wyobrażam sobie życia bez nich. Są to też osoby, które dają wsparcie, którego często teraz potrzebuję. Jest to szkoła średnia, wiadomo, taki wiek dorastania buntowniczy, więc rodzina przede wszystkim to taka miłość. Jakie wartości przedstawia dla Ciebie rodzina? No to na pewno wynosi się stamtąd zaufanie, szczerość, miłość i uważam, że wszystko w sumie co najlepsze można wynieść, to wynosi się z domu. No jest to ogólne zaufanie, wsparcie i zrozumienie w ciężkich sytuacjach naszego życia. Są to osoby najbliższe, dlatego są dla nas najważniejsze i powinny one być dla nas oparciem. Rodzina to też przede wszystkim miłość i bezpieczeństwo. Jak spędzasz czas z rodziną? Głównie spędzam z nią czas podczas posiłków. W moim domu kładzie się bardzo duży nacisk na wspólne jedzenie kolacji lub obiadów. Uprawiamy sporty. W zimę jeździmy na nartach biegowych, latem rowery. Wyjeżdżamy nad jezioro, tam narty wodne. Ogólnie bardzo aktywnie. No, jeżeli chodzi o takie codzienności, to raczej rzadko się mijamy, tak jakby w domu. U mnie na całe szczęście jest tak, że spędzam czas z rodziną tak, jakbym tego chciała, czyli mam z tatą wspólne pasje. To jest motoryzacja, czyli on uczy jeździć mnie na przykład na motocyklach i tak niedzielne i sobotnie wieczory spędzamy na jeździe na nich. Poza tym najbardziej ze wszystkiego cenię wieczory, kiedy siedzę w domu, przychodzi do mnie tata i potrafimy spędzić ze sobą naprawdę wiele godzin na rozmowie, a to moim zdaniem jest jedno z najważniejszych czynników budujących rodzinę.